chcemy się spotykać częściej niż raz w tygodniu i marzymy też o takim miejscu, które byłoby dostępne 7 dni w tygodniu, bo mamy zasoby do tego, żeby za mniejsze koszty, czy nawet w pewien sposób bezpłatne organizować spotkania typu punkt poradni psychopedagogicznej właśnie dla mam, które mają jakąś tam problemy w relacji z dziećmi, czy ogólnie dla rodziców, ale też dla mam, które spotykają się może z jakimiś niedogodnościami w życiu, a nie mają z kim się o tym podzielić, tak? A niekoniecznie muszą wiedzieć, że w SUPSy jest jakaś pomoc tego typu. Mamy też pomysł na jakby zarabianie, bo o tym zapomniałam powiedzieć, ale utworzyłyśmy stowarzyszenie, żeby właśnie móc legalnie występować jakieś dofinansowania. I tu mamy taki pomysł na zarabianie, żeby spotykać się co jakiś czas i znaczy przykładowo raz czy dwa razy w miesiącu i wykonywać ręcznie kartki, tak, na zamówienie, czy jakieś zaproszenia na śluby, czy na urodziny i to właśnie sprzedawać, bo mamy też do tego jakby zasoby. Teraz chcemy też złożyć projekt o dofinansowanie na szkolenia dla mam z pakietu Office i z copywritingu, żeby udostępnić mamom wiedzę na temat pracy zdalnej, że niekoniecznie muszą wychodzić z domu i pracować gdzieś, dziecko zostawiać w żłobku czy w domu, tylko mogą to robić właśnie w domu. I jeśli miałybyśmy jakąś taką swoją salę czy swoje miejsce, to chcemy, żeby to działało w ramach takiej świetlicy, gdzie mamy mogą przyjść cały czas, czy zostawić dzieci, czy nawet nie tylko od nas, ale że po prostu mogą tam być i jest to też miejsce dla rodziców i dla dzieci. Tam możemy po prostu spędzić czas i się zrelaksować razem z dziećmi, czy porozmawiać dorośli z dorosłymi, a dzieci z dziećmi. No i jeszcze mamy zamiar takie różne inne spotkania przeprowadzać, czy dla kobiet ciężarnych ćwiczenia, czy spotkania z położną, bo też już takich specjalistów zapraszałyśmy, pediatrę, właśnie położną.